Minęła godzina 21, więc witam Ciebie bardzo serdecznie w Plociuchu, naszej luźnej serii, której głównym celem jest dostarczenie Tobie przyjemności ze słuchania. A dzisiaj dodatkowo będę chciał Cię skłonić do przemyśleń i może do nieco innego spojrzenia na pewne zjawiska. Tematem dzisiejszego odcinka będzie buractwo-cebulactwo, też w kontekście tej ostatniej promocji Lidla, bo teraz się o tym bardzo dużo mówi na ulicy, więc jest posłuch, więc może jest szansa na to, żeby ludzie pewne rzeczy przemyśleli, ale spokojnie, słuchajcie, to nie będzie tak, jak teraz pewnie typowo jest w necie, czyli dużo takiego gadania: o, Polacy, cebulacy, wstydźcie się, wszyscy, którzy wykorzystywaliście promocję w Lidlu, bulaki, cebulaki, wstydźcie się. No nie, słuchajcie, ja kuźniarem nie jestem, ja nie będę własnego narodu od buraków, cebulaków wyzywał, zwłaszcza, że również czuję się burakiem, cebulakiem. Pewnie wiele razy w życiu zachowałem się tak, że ktoś inny mógłby uznać to właśnie za jakieś takie buractwo czy cebulactwo. Może nawet sobie nie zdaję z tego sprawy, bo właśnie to tak często jest tym takim zachowaniem cebulaczanym, buraczanym, że na pierwszy rzut oka nie wydaje nam się to niczym złym. I dopiero później, jak na to się spojrzy z boku, po kilku dniach, to jest tak, no cholera, rzeczywiście to cebulactwo było i trochę ci głupio, nie? Także no ja mam tyle pokory, żeby o tym wiedzieć i między innymi dlatego nie będę robił, zwłaszcza, że chyba pan Kuźniar też swego czasu też przyznał się do pewnego swojego buractwa, cebulactwa i później właśnie dlatego uznano go za jakiegoś niesamowitego hipokrytę i zgnojono, nie? No ja hipokrytą nie jestem, bo ja nie sam przed sobą się przyznaję, że taki jestem, ale jeszcze będę chciał kilka, chociaż promocji w Lidlu nie wykorzystywałem, żeby nie było wątpliwości. Natomiast chciałbym zauważyć jeszcze jedną ciekawą rzecz, o której będę chciał w tym vlogu mówić, czyli o tym, że my Polacy lubimy siebie autobiczować, że o, buractwo, cebulactwo, my Polaki, buraki, cebulaki, ale nie zauważamy, że w Polsce jest coś, czego też nie ma na świecie, czyli korporacyjne buractwo, cebulactwo, czyli na przykład skubanie ludzi na bardzo małe kwoty, za to masowe, co i takie, żeby zarobić jakieś pieniądze, ale w dłuższym okresie się bardzo, bardzo traci, bo się na przykład zraża ludzi, na przykład banki tak robią, wprowadzają jakieś takie nędzne opłaty za konta, typu 2-3 zł i za te 2-3 zł ludzie potrafią skasować to konto, no bo kurde, no takie buractwo, cebulactwo, nie? Konto miało być darmowe, się okazuje, że jest darmowe, ale jeden miesiąc w roku, albo tylko jak dokonasz 5 płatności, albo jakąś kartą i tak dalej, o czym ci nie powiedzieli, to miało być za darmo i płacisz. Dobra, słuchajcie, ponieważ to jest Plociuch, różna seria, to najpierw właśnie porozmawiamy sobie o tej promocji w Lidlu, a później właśnie też będzie trochę o innych typach buractwa, cebulactwa, na przykład o innych przypadkach, będzie na przykład o promocjach w kapselu, będzie o automatach do sprzedaży gazet w Stanach Zjednoczonych, będzie o zwolnieniach lekarskich w Stanach Zjednoczonych, będzie o karze za buractwo, cebulactwo, będzie tego sporo. Słuchajcie, promocja w Lidlu, jak ktoś nie słyszał, promocja polega mniej więcej na tym, że Lidl, chcąc przekonać ludzi, że produkty, które on markuje z właśnie swoją własną marką Lidla, nie są gorsze od tych z takimi dużymi markami, a są tańsze, chciał, żeby ludzie kupili te produkty i dał coś, co można tak bardzo ogólnie nazwać gwarancją satysfakcji albo zwrot pieniędzy. Takie promocje bardzo często widzimy w polskich sklepach, tyle tylko, że prawie zawsze to są burackie, cebulackie promocje, czyli korporacja nas oszukuje. Mówi, że masz, że gwarantuje ci satysfakcję, gwarantuje ci, że będziesz zadowolony, a jak nie będziesz zadowolony, to musisz, to dostaniesz zwrot pieniędzy. No, taki jest przekaz. Czyli na przykład masz kupić jakiś, nie wiem, napój wyskokowy, albo nie wiem, napój orzeźwiający. O, masz kupić napój orzeźwiający tej firmy, w domu uczciwie stwierdzić, nie smakował mi, no i idziesz do firmy i firma ci zwraca pieniądze. Tyle tylko, że w praktyce wychodzi, że są, że na przykład możesz wziąć tylko jednego łyka. Albo napój gazowany nie może być wygazowany. Albo musisz mieć oryginalne opakowanie, bo na przykład kupiłeś ten napój w zgrzewce w czterech sztukach i później nie masz tego plastiku, w którym to było zgrzane, więc już ci nie zwrócą. Albo musisz to osobiście przenieść ten napój do punktu obsługi klienta. Jest tylko 5 takich punktów obsługi klienta w Polsce. No, wiadomo,
że nikt nie będzie stał w 3-godzinnej kolejce, żeby odzyskać 4 zł za, nie wiem, jakąś tam, nie wiem, jump kole, nie? Bo miała być świetna, a jest do dupy, no ale mimo wszystko nie będziesz za te parę złotych stał tyle w kolejce, nie? Takie buractwo cebulactwo odstawia na przykład ZTM w Warszawie. Na automatach jest napisane, że jak automat ci zeżre kasę, to zadzwoń pod numer, no i zwrócą ci pieniądze. Ja zadzwoniłem, bo mi zwrócił numer, bo mi zeżar kasę biletu nie dostał, kazali mi iść do punktu obsługi klienta, których jest kilka w Warszawie i generalnie tam wyliczyłem sobie, że straciłbym około godziny 10 minut. Poza tym musiałbym zapłacić za bilet w dwie strony, w związku z tym wydawać 6,80, żeby odzyskać 3,40, jeszcze stracić dużo czasu, no nie opłacało mi się. Typowe korporacyjne buractwo cebulactwo, w tym wypadku w przypadku spółki pod tytułem no spółki miejskiej, nie? Bo ZTM, Zakład Transportu Miejskiego, chyba jest miejski, swoją drogą pozdrawiam panią Hannę Gronkiewicz-Wan. Naprawdę serdecznie pozdrawiam, ale nieważne. Słuchajcie, jak to było w Lidlu? W Lidlu było to uczciwie. Lidl powiedział tyle. Kupujesz, idziesz do domu, zużywasz, możesz oddać opakowanie. I tam była luka w regulaminie, ponieważ oni w zasadzie to chcieli napisać, że możesz, że nie wiem, nie smakuje ci, to oddaj. Ale napisali tyle, że z regulaminu wynikało, że mogłeś oddać nawet puste opakowanie, czyli kupisz sobie, nie wiem, Lidl chyba nie ma coli, ale powiedzmy ma kolowe parówki, nie? No to kupujesz kolowe parówki, oddajesz tą folijkę znaczy nie kolowe, tylko ma Lidlowe parówki, w tej marki własnej, ona się chyba Peacock nazywa, czy jakoś tak, czy ser, czy coś tam. Oddajesz same puste opakowania, wszystko zeżarłeś, mówisz, nie smakowało mi, chcę pieniądze, nie? Więcej, nie zastrzegli, zapomnieli, prawnik spierdzielił, nie zastrzegli, że możesz na przykład oddać dopiero na drugi dzień, albo możesz oddać za 2 dni dopiero, albo za 3 dni, albo że możesz, albo że zwrot pieniędzy będzie dopiero za 2 tygodnie, nie? Wtedy by ludziom pieniędzy zabrakło, albo, co moim zdaniem powinno być oczywiste, że w ten sposób możesz oddać tylko jedną sztukę danego produktu, nie? No bo jak kupujesz na spróbowanie na przykład tego ich sera, no to nie kupujesz na spróbowanie całego kartonu ich sera, potem zżerasz cały karton sera, mówisz, że ci nie smakowało i proszę mi oddać pieniądze, nie? A ludzie tak robili. Właśnie ludzie tak robili, co niektórzy bardziej chamscy robili takie numery, że kupowali na przykład karton ich soku pomarańczowego, przelewali sobie na parkingu do jakiegoś bajaka i szli po zwrot pieniędzy. Albo właśnie kumpel mi mówił, że widział, jak ktoś przyniósł całe takie naręcze opakowań po parówach, nie? Poszedł do domu, rozpakował parówy, wraca do nich, dosłownie wraca z naręczem opakowań po parówach, oddajcie mi, nie? Po prostu ludzie sobie robili zakupy na ich koszt. No to jest klasyk, czyli klasyk pod tytułem nie dopatrzyli w umowie, bo regulamin takiej promocji jest swoistą umową z klientem, tak? Akceptujesz regulamin, biorąc udział w tej promocji, czyli to jest jakby taka umowa, tak? Oczywiście nie sensu stricte, ale wiadomo, o co chodzi. Oni czegoś nie dopatrzyli. Ludzie to wykorzystali, oczywiście na niektórych portalach, w tym takim, no nieważne jakim, kim była cała instrukcja, jak w 4 litery niemiecką korporację, bo od razu do tego podniesiono kwestie takie narodowe, 39, tego typu rzeczy. Rzeczywiście dużo ludzi ich nie oszukiwało. Wyzyskiwało to, że oni tkwili w błędzie co do stanu swojego własnego regulaminu. Wykorzystywali zapisy w regulaminie i tyle. No i oczywiście tutaj jest w tym momencie wielkie oburzenie. Ludzie się bardzo mocno burzą, że Polacy cebulacy, jak mogli tak zrobić. Najśmieszniejsze jest to, że śmiem twierdzić, w przypadku z nami 2 osób wiem, że sami naciągnęli Lidla na tej promocji, a potem na Facebooku darli łacha, że Polaki cebulaki Lidla naciągają. To już jest jakieś takie totalne chamstwo, ale pies tym, nie będę im wytykał palcami, jak ich sam widziałem. Nieważne co tam widziałem, pies tym, tak? Ważne jest to, że właśnie korporacje próbują robić podobne rzeczy, czyli w drugą stronę, czyli na przykład robią umowy
takie, które są bardzo skomplikowane. Albo dokładają ludziom produkty, których ci sami nie chcieli i dają im jakiś krótki czas na zrezygnowanie z tych produktów, bo jak nie, to każą im za to płacić. I na przykład ktoś może na przykład nie mieć czasu pójść, albo odkłada to odkłada, potem na przykład złamie kolano i nie może, albo zacharuje i nie może, albo jest coś ważnego i nie może i zawsze ktoś się da naciągnąć, nie? Właśnie takie nędzne zapisy w umowach, typu, że może ktoś nie doczyta, że to konto jest darmowe, jeśli będziesz wykonywał trzy płatności kartą, dwa wypłacenia w bankomacie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo w Polsce powszechne, bardzo w Polsce powszechne. I dlaczego to jest buractwo cebulactwo? Ponieważ korporacja zarabia kilka złotych, a zaraża do siebie klientów, często zarabiając dużo mniej. Ja podam wam na swoim własnym przykładzie. Mnie tak buracko-cebulacko załatwiła korporacja Vectra, która dostarcza mi m.in. kablówkę. No właśnie, ja chciałem kablówkę i telewizję, a dołożyli mi jeszcze telefon, którego nie chciałem i teraz mi każą płacić za ten telefon. Czy mają prawo to zrobić? Tak, mają prawo to zrobić. Nie przymuszali mnie, nie trzymali mi głowy przy głowie pistoletu. No, wykorzystali to moje zaniedbanie. Tak samo jak ci ludzie w Lidlu wykorzystali zaniedbanie pracowników Lidla, nie? Także mieli prawo to robić. Tyle tylko, że okej, oni dzięki temu zyskają to, że ja przez ileś tam miesięcy będę płacił im za telefon, którego nawet mi nie podłączyli. Tak są bezczelni, że nawet mi nie podłączyli tego telefonu, ani razu nie wykonałem rozmowy. W ogóle się zorientowałem, że tam jest mowa o telefonie, jak mi kazali za ten telefon płacić, nie? Bo na razie na początku cicho wszędzie, głucho wszędzie, są w prawie. Muszę płacić, nie mogę powiedzieć, że mnie oszukali, tak, jeśli chodzi o w rozumieniu kodeksowym, natomiast ja się czuję oszukany, prawda? Jaki jest tego efekt? Zyskają kilkaset złotych, ponieważ przez ileś tam miesięcy będę płacił im parę złotych za ten telefon. Tyle tylko, że jak tylko mi się skończy umowa z Vectrą, nigdy w życiu nie podpiszę z tą firmą umowy i po prostu nie dam im więcej zarobić, tak? Czyli stracą kilka tysięcy złotych za ten czas, co bym miał u nich i tele, co bym miał u nich i telewizję, i internet, i wszystko. Właśnie dlatego, że byli trochę tacy pazerni, nie? To jest cebulactwo, bo ja już się do tej marki zraziłem i już w tym momencie ja też tam mam jakieś do nich inne uwagi, nie jestem zadowolony, czasem mi ten nerwie, tego typu rzeczy, nie jestem zadowolony. Ale czarą goryczy, która sprawiła, że no po prostu no nie, no to jest właśnie to, że czuję się przez nich w tym momencie oszukany. To jest takie korporacyjne buractwo, cebulactwo. I to jest bardzo ciekawe. Prawdopodobnie jak zacząłeś słuchać o tym, to uważasz tak, ha, 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 Ator frajer, nie doczytał umowy, albo nie chciał mu się przeczytać, albo idiota doskonale wiedział, że musi im powiedzieć expressi verbis, że nie chce tego telefonu, nie miał czasu, nie dopilnował umowy, sam jest sobie winien. Nie dopilnował terminu, sam jest sobie winien. Tak, sam jest sobie winny. Tak samo jak korporacja Lidl sama jest sobie winna, że napisał gówniany regulamin. Tylko że obywateli, Polaków, którzy wykorzystują gówniany regulamin Lidla, się nazywa burakami, cebulakami, a korporacje i to nagminne, różne, które piszą takie umowy, takie regulaminy, żeby tych ludzi tak trochę nieładnie potraktować, to już jest okej. To jest wina tych ludzi, że nie doczytali. Ciekawe, prawda? Kolejny typowy przykład polskiego buractwa cebulactwa, jak to się ładnie mówi, to jest chytra baba z Radomia. To już jest w ogóle klasyk, chytra baba z Radomia, tam była jakaś imprezka i na tej imprezce tam było jakieś żarcie, jakieś ciasta były, między innymi były napoje chyba Zbyszko 3 cytryny. No i prawie wszyscy, ta imprezka się skończyła i było widać na filmikach, że różni ludzie te sobie biorą, a to napoje, a to ciasto, różni ludzie różne rzeczy brali. Tyle tylko, że pani tak zwana chytra baba, ona później została tak okrzyknięta, wzięła trzy napoje, a większość innych brała po jednym i do tego jeszcze po ten ostatni tak mocno, mocno sięgała, był daleko, no i właśnie dlatego stała się memem, nie? No to typowo polskie takie buractwo, cebulactwo jest za darmo, czyli trzeba brać, 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 rozdrapią, nie? To wie każdy, kto próbował kiedyś cokolwiek rozdawać. Ja swego czasu na przykład kiedyś miałem coś takiego, że miałem kilka pudeł niepotrzebnych rzeczy, takie na przykład koszulki, jakieś gry komputerowe, ale nowe,
fabrycznie zafoliowane, nie to, że jakieś używane bym rozdawał, to by było buractwo, co buractwo. Normalne, nowe na przykład tam dostawałem na jakichś promocjach, nie? No niestety, na mnie musi być XL-ka, a to była L-ka, no to kurde, leży mi w domu. Wziąłem sobie na bodajże, Boże, na Gamescoma, wziąłem jedno pudło ja, drugie pudło wziął Marek z kanału Prosto z Kartonu, poszliśmy rozdawać te rzeczy. Nigdy więcej w życiu się nie zdecydowałem na coś takiego, bo mnie mało nie zabili. Ludzie, jak zobaczyli darmowe koszulki, ile one mogły być warte? Do 20 zł max za sztukę, nie? Ile kurde kosztuje trochę bawełny? Albo gry komputerowe, wiecie, to też nie były najnowsze gry, tylko takie trochę, no one się trochę przeleżały u mnie, nie? No dobra, to mogły być warte 40 zł. No to żeby dostać kilkadziesiąt złotych, ci ludzie prawie mnie nie zabili, tak się na mnie rzucili. A wtedy jeszcze nie byłem fejmuchem, wtedy jeszcze to nie było tak, że człowiek się nie mógł opełnić od ludzi, bo twarz, nie? No, tak to mniej więcej wygląda. Tylko tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, bo w przypadku buractwa, cebulactwa zawsze jest kara. Klienci Lidla karę mają taką, że Lidl skończył promocję i już nie można skorzystać z tego, co Lidl chciał zrobić i to rzeczywiście było dobre dla wszystkich, czyli można było przetestować ich produkty i podchodząc do tego uczciwie, można było się przekonać bez ryzyka do tego, że może ich produkty są dobre. Jakby były dobre, to można kupować tańsze odpowiedniki i zaoszczędzać. Jakby były niedobre, zwracają ci pieniądze, nic nie ryzykujesz. Kara jest taka, że już nie masz tej opcji. W przypadku buractwa, cebulactwa korporacyjnego zrażają do siebie poszczególnych klientów, nie? No ja już więcej nigdy z usług Wektry nie skorzystam. Gdyby nie byli buraki, cebulaki, to pewnie bym nie dość, że skorzystał, to może bym nawet kiedyś powiedział, że fajna firma, miła, sympatyczna i w ogóle uczciwa umowa i w ogóle super. A tak jestem tym zrażony, nie? W przypadku właśnie Akara, w przypadku chytrej baby z Radomiej. To jest właśnie ciekawe, bo tam prawie wszyscy brali te butelki, a karę dostała tylko pani chytra baba. Dlatego, bo karą za takie właśnie cebulactwo jest to, że istnieje ryzyko tego, że się do ciebie przypierdzielą i że staniesz się memem, staniesz się posmiewiskiem. Ta kobieta miała szczęście, że była taka dość mało charakterystyczna i że jej zdjęcie czy film nagrano bokiem, ale jakby stała en face, ja pierdzielę, ona i tak jest memem i jej znajomi na pewno wiedzą, że to ona i na pewno jest pośmiewiskiem w swoim otoczeniu, ale gdyby stała en face, to by była rozpoznawalna i by, nie wiem, ona jest z Radomia, pojechałaby do Szczecina i poszła na plażę, aha, chytra baba z Radomia na plażę, nie? A tak na szczęście nie wiadomo, nie? Ale są również inne kary. To jest kolejny przykład ciekawego cebulactwa. Ostatnio dużo się mówi do Stanach Zjednoczonych, no to będziemy sobie w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych to było widać na filmach z lat 60., 70. Były takie specyficzne automaty do sprzedaży gazet. Polegało to na tym, że za szybą leżało, było takie jakieś szklane pudło jakby. By taki automat składał się ze szklanego pudła i części sprzedającej. Trzeba było tam włożyć monetę i można było otworzyć drzwiczki. Jak się otworzyło drzwiczki, to się zyskało dostęp do pudła, w którym było ileś tam gazet. No i mogłeś dostęp do całego pudła ze wszystkimi gazetami. No i cała zabawa polega na tym, że opierało się to, ta sprzedaż tej gazety przez ten automat opierała się na zasadzie, że po co komu 20 egzemplarzy tej samej gazety. W związku z tym każdy, kto wrzuci tam chyba quarter, czyli 25 centów, to dawno było, weźmie sobie jedną gazetę, po cholerę brać wszystkie. I rzeczywiście przez lata to działało. Zaczęło działać, działało, ale nie wszędzie, bo pojawiły się właśnie takie polskie neighborhoody, w których bardzo szybko musiano skasować te automaty. Dlaczego? Bo Polak wrzucił całą jedną monetę, brał wszystkie gazety i albo szedł do kiosku sprzedawał, albo rozdawał po rodzinie, no albo czasem podobno nawet niektórzy marnowali, no bo przecież mógł, nie? No bo przecież może to wziął. Jaka była kara za to? No kara była taka, że rzeczywiście te automaty zniknęły. A w automatach, ponieważ nie było człowieka, który musiał siedzieć w kiosku i sprzedawać, było taniej. W związku z tym społeczność straciła możliwość kupowania tańszych gazet. Dalej, słuchajcie, coś takiego z trochę zgrowego podwórka. Kiedyś była promocja na kapselu,
Mam nadzieję, że dobrze to przedstawię, że nic nie przeinaczę. Jeśli coś powiem nie tak, proszę napiszcie mi w komentarzach, będę robił adnotację, ale jestem całkiem przekonany, że mówię jak jest. A było mniej więcej tak, że firma Capsule kiedyś, chcąc udowodnić, że jest wysoka jakość ich produktów, tam powiedziała mniej więcej coś takiego: kup naszą koszulkę, jeżeli nie będziesz z niej zadowolony, wyślemy ci drugą. Tylko nie żądali zwrotu tej pierwszej. Wychodząc z założenia, że to nie ma sensu, że koszty odesłania tej koszulki będą na tyle wysokie, że to będzie zniechęcać ludzi, no bo jak ktoś kupi koszulkę za 3 dychy, a koszt odesłania będzie na przykład 2 dychy, po co? Poza tym po co im ta koszulka? Przecież nikt drugi raz tej koszulki nie kupi, nie? Jak ona już pewnie była trochę noszona, poza tym często był taki, tamtejszy był ten czas, że zanim na Capsule się bardzo modne zrobiły sklepy fejmuchów, nie? Czyli ludzie sobie sami robili wzór tych koszulek, nie? Tego typu rzeczy. No to jak ktoś wymyślił sobie swój własny unikalny wzór, przecież nikt mu tego nie kupi. Dobrze prezes kombinował. No i właśnie kombinował: jesteś niezadowolony, powiedz mi o tym, wyślę ci drugą koszulkę, żeby był zadowolony. Bardzo uczciwe podejście oparte na zaufaniu do klienta. No niestety to zaufanie zostało nadwyrężone, bo na takim dużym portalu, na którym się czasem odkopuje pewne rzeczy, od razu powstała instrukcja, jak załadować prezesa Capsule w 4 litery, i powstał cały poradnik, jak mieć drugą koszulkę za darmo. W związku z tym nagle cała masa ludzi stała się niezadowolona z koszulek Capsule, nie? No, kara była taka, że oczywiście natychmiast się z tej oferty wycofano, ponieważ de facto to oznaczało sprzedaż 2 koszulek w cenie jednej, nie? I to jeszcze z 2 kosztami przesyłki, czyli dokładanie do biznesu. Nikomu się to nie opłacało i ludzie stracili możliwość, tak? A gdyby podchodzili do tego uczciwie, to kupowanie na Capsule byłoby bezpieczniejsze, zwłaszcza, że tam naprawdę jakość tych koszulek jest różna. Powiem zupełnie szczerze, mam kilka koszulek z Capsule i niektóre mają jakość bardzo dobrą, a niektóre mają jakość taką, że po 2 praniach ten nadruch zaczął się spierać. I właśnie wtedy chciałbym napisać do prezesa: prezesie, co ty pierdzielisz? Jestem niezadowolony z koszulki, po 2 praniach mi się zaczyna spierać nadruch, przyślij mi drugą, to nadal będę zadowolony. Byłoby uczciwie, nie? No już nie mogę z tego skorzystać, bo buraki cebulaki nauczyły prezesa Capsule, że ludziom się nie ufa. A z drugiej strony mi się jakoś specjalnie nie chce robić całej procedury reklamacyjnej, odsyłać na swój koszt, jakieś zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, no wszyscy na tym tracą, chyba wszyscy na tym tracą. A propos zaufania, jest też taka bardzo ciekawa rzecz. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, jak w Stanach Zjednoczonych podchodzi się do absencji w pracy krótkodniowej. W Polsce nikt ci nie ufa, nie? Czyli musisz iść do lekarza, musisz wziąć L4, z tym L4 musisz w jakimś określonym czasie dostarczyć go do pracodawcy, lekarz musi w drugą stronę to dostarczyć do ZUS-u, są jakieś kontrole, ZUS ci potrafi zrobić wjazd na chatę, czy ty naprawdę leżysz w łóżku, no i czasem przez to są niesamowite problemy, no bo teoretycznie to jest wszystko w miarę okej, nie? Że skoro dają ci pieniądze z zasiłku chorobowego, to cię kontrolują. No ale właśnie dlaczego cię kontrolują? Bo są wały, nie? Dlatego cię kontrolują, że są wały. Gdyby nie było wałów, to by nie trzeba było kontrolować. Więc lekarz nie musiałby marnować czasu na papierologię, ty byś nie musiał marnować czasu na dostarczanie tego pracodawcy i nie byłoby takich dziwnych akcji. A dziwne akcje są na przykład takie, że to jest sytuacja, którą znam i to dość dobrze znam. Ktoś był samotny. Naprawdę był samotnym człowiekiem i mieszkał w mieście, w którym no, nie miał żadnych znajomych. Wyjechał do miasta, w którym nie miał żadnej rodziny, niedługo tam mieszkał, nie miał żadnych znajomych, a jest ileś czasu od dostania zwolnienia na dostarczenie pracodawcy. Nie miał nikogo, kto mógłby w jego imieniu temu, po prostu za niego to pracodawcę dostarczyć, więc pozostało tylko jedna opcja, tak? Albo pracodawca ci pójdzie na rękę i na przykład pozwoli wysłać zdjęcie e-mailem, albo trzeba tam zasuwać w czasie choroby. Ponieważ pracodawca stwierdził, że to może być podrobione, nie chciał iść na rękę, to ten człowiek
poszedł i sam dostarczył pracodawcy to zwolnienie, mimo choroby. I tu jeszcze się pojawia problem, no bo jak masz jakąś chorobę typu zapalenie płuc i nie możesz wychodzić z domu, no to pogarszasz swój strat zdrowia. Do tego jeszcze dochodzi drugi problem, że no raczej nie pojedziesz nawet jak masz własny samochód, to i tak może w robocie ludzi trochę pozarażać, a ludzie zwykle nie mają samochodu, bo to mimo wszystko cały czas w Polsce jest luksus. Więc jedziesz komunikacją miejską, zarażasz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale ten człowiek miał jeszcze jedno niesamowitego pecha, ponieważ przyuważyli go sąsiedzi, wredni, niefajni sąsiedzi, że wychodzi z domu, a siedzi na zwolnieniu i go podpierdzielili do ZUS-u. Rezultat był taki, że miał problemy, bo dostał podpierdziel. Podpierdziel i karę miał za to, że powinien był siedzieć w domu, a wyszedł z domu. Tyle tylko, że musiał wyjść z domu, bo mu system kazał, nie? Natomiast ten system nie musiałby być taki, gdyby ludzie nie oszukiwali. Druga bardzo ciekawa rzecz, która wynikają problemy z tego akcji z ZUS-em, to też jak jesteś samotny, no to przecież musisz wychodzić, żeby sobie rzeczy żarcie kupić. Nawet jak będziesz wychodził rzadko, no bo sobie kupisz te żarcie raz na kilka dni, to i tak wychodzisz. Albo chociaż musisz iść do apteki po leki, nie? Też się mogą namierzyć. Teoretycznie jak długo chorujesz, kontrola z ZUS-u może ci przyleść wtedy, gdy akurat poszedłeś do apteki, albo gdy poszedłeś po jedzenie. I ich to gówno obchodzi. Ich nie interesuje, że jesteś samotnym człowiekiem i nie masz żony, która pójdzie, czy nie masz matki, czy nie masz siostry, czy nie masz córki, czy nie masz syna. Ich gówno to obchodzi, nie? Jak jest w Stanach? W Stanach jest zupełnie inaczej. Tam oczywiście, jak są długie choroby, no to do lekarza musisz iść, nie? Natomiast jak się po prostu źle czujesz, bo to też jest kwestia. U nas czasem ludzie chodzą chorzy do pracy, dlatego, że pracodawcy każą chodzić i nawet jak naprawdę jesteś chory, to i tak się przypierdzielą, więc nie tolerują zwolnień. To jest jedno. Ale też część ludzi chodzi chorych do pracy, bo wychodzi z założenia, że nie wiem, ma tam na przykład jakąś tam grypę, kaszel czy coś. To jest tak naprawdę jeden dzień i będzie po wszystkim. Więc jak ma iść do lekarza i stracić ten jeden dzień u lekarza, to woli iść do roboty, nie? Natomiast w Stanach jest tak, że jak się po prostu źle czujesz, dzwonisz do szefa i mówisz mu tak: słuchaj szefie, jestem chory, źle się czuję. Nie na tyle mocno, żeby iść do lekarza, bo kurde, mam jakąś grypę, wezmę jakieś leki antygrypowe, poleżę w łóżku, wydobrzeję, za parę dni będę w robocie. Spoko, nie ma problemu. Ludzie tak robią i to działa. Dlaczego to działa? Ponieważ oszuści, którzy oszukują i którzy są zdrowi, a mimo wszystko dzwonią do szefa i mówią, że są chorzy, to jest rzadkość. Tak duża rzadkość, że z tego się wyśmiewają na prawie wszystkich możliwych firmach, na których jest to poruszane. I tam prawie zawsze jest taka akcja, że ten oszust, który oszukuje szefa, że jest chory, a tak naprawdę jest zdrowy, to wychodzi na ulicę, ten szef go widzi, ma z tego powodu straszne problemy. Tam się ludziom w związku z tym ufa. Jaka właśnie tu jest kara za buractwo, cebulactwo pod tytułem to, że oszukujemy swoich własnych pracodawców? Oni nas nie ufają. W związku z tym mamy niesamowitą biurokrację i ta biurokracja nas zjada. Dalej, słuchajcie, to jest też moim zdaniem bardzo ciekawa rzecz, bo my jako ludzie się często mamy pretensje do urzędów na przykład, o to, że urzędy nam nie ufają, a poprzez urzędy, że państwo nam nie ufa, nie? Czyli każą nam wypełniać bardzo dużo różnych formularzy, każą, żebyśmy różne zgody mieli, takie to jest wszystko bardzo, bardzo zbiurokratyzowane, bo nam państwo nie ufa, bo nie wystarczy, że napiszemy oświadczenie, że byliśmy niekarani. Nie. Musimy iść i wziąć zaświadczenie o niekaralności. Dlaczego? No właśnie może dlatego, że co jakiś czas wybuchają aferki tam, gdzie wystarczy oświadczenie, że ktoś to oświadczenie napisał nieprawdę. Po prostu my jako społeczeństwo często lubimy oszukiwać swoje państwo, w związku z tym to państwo nam nie ufa, w związku z tym to państwo robi straszną biurokrację, która kosztuje, więc z naszych podatków, więc musimy za to płacić, jeszcze tracimy czas i jeszcze ta biurokracja często nam gniecie i nie daje nam oddychać. Ja nie mówię, nie bronię nie urzędników, nie bronię państwa, to nas gniecie, tak nie powinno być. Też może mylę skutek z przyczyną, może my lubimy oszukiwać państwo, ponieważ państwo nas gniecie. I ponieważ państwo nas traktuje jak złodziei, więc my się często jak ci złodzieje zachowujemy, ponieważ traktuje nas jak oszustów, więc my się czasem zachowujemy jak ci oszuści, nie? Może to jest tak, że ta biurokratyzacja była pierwsza.
Może tak być. Na przykład no, dużo ludzi lubi sobie pogrywać z urzędem skarbowym. Wiem, i pytanie, czy ludzie pogrywają, czy urząd skarbowy nas tak źle traktuje, bo my z nimi pogrywamy, czy my pogrywamy czasem tak z urzędem skarbowym, ponieważ są za duże podatki. I gdyby były niższe, to byśmy nie pogrywali. Tutaj akurat bym się skłaniał ku tej drugiej gej wersji, czyli to jest wina za wysokich podatków, że pogrywamy z urzędem, nie? Tak samo jest, słuchajcie, z piractwem. W Polsce jest bardzo duże piractwo, między innymi dlatego, że gry są bardzo drogie oraz jest ciężki dostęp do tych gier mimo wszystko. Znaczy, że gry są bardzo drogie też w przypadku gier. Natomiast wiecie, kiedy zaczęły bardzo mocno spadać popularność tak zwanych torrentów, czyli stron, na których można między innymi piracko obejrzeć filmy, głównie piracko obejrzeć filmy, tam gry też są, ale głównie chodziło o filmy i o seriale. Wszedł Netflix, który pozwolił za dość nieduże pieniądze legalnie obejrzeć bardzo dużo seriali, to bardzo mocno obniżyło poziom popularności torrentów. Ciekawe, nie? Może właśnie, może danie szansy człowiekowi być uczciwym, to jest właśnie klucz do tego wszystkiego, nie? I może gdyby te korporacje nie oszukiwały ludzi, ale w tym takim sensie, że ci ludzie czują się oszukani, bo jeszcze raz mówię, tu nie chodzi o oszustwo w sensie prawnym. Korporacje nas rzadko kiedy łamią prawo, rzadko kiedy robią coś, że na przykład wykorzystują naszą niewiedzę, czyli spełniają inne te przesłanki z tego przestępstwa oszustwa. Prawie nigdy to się nie dzieje, ale sprawiają, że my się czujemy oszukani, bo ktoś coś nam tam kiedy, bo my myśleliśmy, że jest inaczej, bo nie przeczytaliśmy tak długiej umowy, bo po cholerę ta umowa jest taka długa, no kazał im ktoś, nie? Gdyby korporacje nie sprawiały takiego wrażenia, że my uważamy, że one są nieuczciwe, to może nie próbowalibyśmy tych korporacji wyzyskać za każdym razem, gdy nam pozwalają. Może gdyby było tak, gdyby oni byli fair, to my również bylibyśmy fair. Takie moje właśnie jest pytanie. Zachęcam do przemyśleń. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do zobaczenia. Pa, pa!